To jest płot na Lofotach, a więc pierwsze Lofoty za płoty. Po 9 latach znów prowadzę samochód, także jeśli się nie boicie, wskakujcie na miejsce pasażera. Towarzystwo przyda się, bo jestem tu solo. No dobra, to jedziemy odkrywać norweskie koło podbiegunowe. Trasa Stromzo na Lofoty wygląda prawie cały czas właśnie tak, tak malowniczo. Wszędzie fiordy, jeziorka i wybrzeże. No i te góry, które robią niesamowite wrażenie. Jeszcze o tej porze roku wszędzie na poboczu kwitną kwiatki. Także jest to naprawdę gratka dla oka, a ja się czuję tak niepewnie w tym samochodzie jeszcze, że nie zawsze mam okazję tak, wiecie, zerknąć na dłużej. Dłużej to pozerkamy potem. Teraz szybkie info, dlaczego lot do Tromso i start stamtąd jest lepszy niż z Budu. Chodzi o kasę. Z Tromso na Lofoty prowadzi ekspresowa droga, a z Budu drogi prom. Również ze względu na oszczędność, noce, wtedy białe noce, spędzałam w samochodzie. O, a w takich okolicznościach przyrody sobie staniemy i tutaj zanocujemy. Jest co prawda dopiero po 18, ale ja jestem tak śpiąca, że już się boję, że usnę za tą kierownicą, więc stanęłam w takiej jednej z wielu, wielu zatoczek. Jest ich tutaj całe mnóstwo. Są zatoczki tego typu, takie mniejsze, a są też takie piknikowe. Więc jest tyle miejsc tutaj na północy Norwegii, żeby się rozbić. W ogóle cała Norwegia taka jest. To nie była łatwa noc. Zaczęłam zabierać się do snu już o 19:00 i tak do 23:00 było strasznie gorąco, bo tu słońce jak pełny dzień. Później w środku nocy było już strasznie zimno, dlatego też mam taki zakatarzony nos. Także ze skrajności w skrajność. O, a teraz wiatr tak napieprza, że drzwi się właśnie same zamknęły. A nad ranem dopiero normalna temperatura, żeby móc usnąć i się wyspać. Myślałam, że może rano się wykąpię w tym jeziorku, ale jest duży wiatr, więc jedziemy dalej. Spoza głównego szlaku rybackiego, tego dawnego, no więc nie ma jej też w przewodnikach. A uważam, że warto tutaj zajrzeć do właśnie takich malutkich miasteczek i wioseczek, których w ogóle w przewodnikach nie ma, a które gdzieś tam zachwycą nasze oko. Im bardziej w głąb Lofotów, tym robi się ciekawiej, a w moim przypadku również deszczowo. Jednak na początku podróży wypadałoby zaliczyć jakąś górę, nie? Czas na Svolvær-Geita. Czyli szczyt, który góruje nad Svolvær, on ma takie dwa koniuszki, dwa krańce, dwa rogi, jak koza. Niektórzy wariaci skaczą z jednego krańca na drugi. I uwaga, był śmiałek, który nawet rowerem na tylnym kole z tego jednego rogu na drugi wskakiwał. A jeśli się chce tak skoczyć, to jest naprawdę droga wycieczka, tak jak patrzyłam. I hop, i hop. No to jesteśmy na szczycie góry Floja i stąd się rozpościera widok na Svolvær. No i powiem wam, że jeszcze takich gór będzie mnóstwo z widokami w dole. Tutaj taki trochę industrialny krajobraz. To jest największe miasteczko na Lofotach. To właśnie tutaj większość Lofoteńczyków mieszka. Zaopatruje się w zakupy. Jest jedno centrum duże handlowe. Także to jest takie miejsce spotkań, miejsce kultury.
I mamy arktyczne morze, turkusowa wodka, jakbyśmy byli na Mauritiusie, ale niech was nie zmyli ten kolor. No dobra, moja czapka wszystko mówi. A wiecie, że w ogóle Islandia jest poniżej nas? Cała ta wyspa znajduje się zdecydowanie poniżej Lofotów, także jesteśmy naprawdę blisko bieguna. No i widać to, nie ma się więc co dziwić, że nawet jeśli wczoraj było słonecznie i pogoda była taka letnio-wiosenna, to dzisiaj mamy coś z pogranicza zimowo-wiosennego. W końcu to już koło podbiegunowe. Ale ja, jako że ponoć byłam marynarzem w przeszłym wcieleniu, majtkiem na maście, wróżę na jutro dobrą pogodę. Wiele miasteczek położonych wśród kanałów i na wodzie lubimy porównywać do Wenecji. I tak samo jak Brugia, Amsterdam i Petersburg, taki Henningsfjord jest nazywany Wenecją Północy. Czy słusznie, to do waszej oceny, bo wioska jest malutka. Co jest ciekawe, to do 1981 roku nie była połączona ze światem. Ona się znajduje na wysepkach. Dzisiaj mamy tutaj połączenie w postaci mostów, ale wcześniej jego nie było. I właśnie dlatego możemy tutaj obserwować tradycyjną zabudowę. Brak kontaktu ze światem pozwolił zachować taką autentyczną zabudowę, jak się właśnie budowało. Także podziwiamy domki Rorbu i Siuchusy, czyli takie morskie domki. Ja chyba po szwedzku bardziej wymawiam niż po norwesku. Norweskiego się nie uczyłam, a trochę szwedzkiego tak. W norweskim parlamencie od bodajże dekady toczył się spór o uprzemysłowienie tego archipelagu. I właśnie niedawno decyzją Norweskiej Partii Pracy zadeklarowano, że na Lofotach złoża energetyczne nie będą wydobywane. I dla niektórych było to zaskoczenie, ale jednocześnie nie ma co się dziwić, bo ta decyzja odzwierciedla nastroje w społeczeństwie norweskim. A oni są bardziej eko, bardzo świadomi natury. A jak wiadomo, takie wydobycie grozi tym, że ropa się wyleje do oceanu, ale przede wszystkim takie platformy budowane pod cele wydobycia zaburzają morski ekosystem, więc właśnie temu się Norwegowie sprzeciwiają i tutaj na Lofotach ma to zostać zakazane. Chociaż wydobycie ropy z tych miejsc pozwoliłoby na takie samo roczne wydobycie jak dotychczas, a Norwegowie wydobywają ropy bardzo dużo. Właśnie ropa jest bogactwem tego kraju i uplasowała go wśród jednych z najbogatszych narodów na świecie. Palec pod budkę, chłopaki i dziewczyny. Kto by grał w piłkę na takim boisku? Wśród wysepek na końcu wioski. Dalej już tylko latarnia morska. Wygląda jak dom latarnika. Nieodłączny element Lofotów, czyli drewniane żerdzie, mniej więcej w kształcie litery A, na której suszą się sztokfisze, czyli dorsze i ryby z rodziny dorszowatych. Tak więc sztokfisz to jest ryba suszona na wietrze, ale nie byle jakim wietrze, ponieważ na świecie próbowano właśnie w ten sposób suszyć ryby, jednak powietrze, jakie jest potrzebne do tego, musi sprostać pewnym wyzwaniom, czyli nie może być zbyt suche,
powinno być chłodne, ale też na tyle ciepłe, żeby te ryby nie zamarzały. A pamiętajmy, że tutaj na Lofoty docierają ciepłe prądy, w związku z czym nawet w zimie średnia tutaj temperatura to jest minus 1 stopień Celsjusza. Nie tak źle, prawda? Tak więc Lofoty mają swój specjał właśnie w postaci sztokfiszy. Ała, pokułam się pokrzywami. No dobra, to jak przygotować takiego sztokfisza? Najpierw usuwamy ci dorszu głowę. Następnie rozcinamy wzdłuż i patroszymy. A potem suszymy na wolnym, chłodnym powietrzu. I tak taka ryba traci około 80% masy swojego ciała, a zostaje w niej około 80% białka. Także białeczko zostaje. I obecnie zmniejszyła się produkcja sztokfiszy, jednakże Norwegia nadal je produkuje, głównie w celach eksportowych jako przysmak, a także żeby właśnie używali jej w swojej tradycyjnej kuchni Włosi i Portugalczycy, bo właśnie te sztokfisze, te dorsze są stosowane do tradycyjnej potrawy portugalskiej, bakalau. No i te biedne rybki przynajmniej pośmiertnie mają towarzystwo, bo są suszone w parach. Wiąże się takie dwa dorsze, tutaj są niteczką związane, no i sobie tak we dwójkę wiszą. Tamte na górze też, zawsze podwójnie. Temu miasteczku daję lajka. Jest przed 23, ale ja dalej czuję dopływ witaminy D. I nie mogę iść spać. I chcę jechać dalej. I jadę dalej. Te białe noce, no, nieźle mogą namieszać. Mamy 23:23. I jadę przed siebie i jest niesamowity klimacik, bo czujesz się prawie jak za dnia, a jednocześnie czujesz też takie zmęczenie i strasznie dziwne uczucie, te białe noce. Czasem fajnie jest prowadzić nocą, kiedy są latarnie, ciemno, światła nocy. A tutaj tak jakby ktoś właśnie włączył strasznie duże światła, ale też masz taką głowę trochę ciężką po całym dniu. To ja idę spać, a wam w tym czasie powiem, jak nasza podróż wygląda na mapie. Zaczęliśmy tu, jesteśmy tutaj i zmierzamy na sam kraniec Lofotów, po drodze zatrzymując się w zjawiskowych miejscach. Chyba jednak w przeszłym wcieleniu byłam kiepskim majtkiem, albo nie na tym morzu. To Nusfjord, czyli stara, tradycyjna osada rybacka, gdzie zachowała się zabudowa złożona z rorbu. I z rorbu wiąże się bardzo śmieszna historia, bo ich nazwa pochodzi od słowa r i bu. R to znaczy wiosłować, a bu znaczy mieszkać. I dlaczego? Ten typ domków zaczęto budować już bardzo dawno temu, bo w XII wieku ze względu na rybaków. Rybaków, którzy zajmowali się tutaj połowem dorszy, ale nie mieli gdzie spać. Wiecie, jak spali? Przekręcali swoje łodzie do góry dnem i lokowali się na noc właśnie pod nimi. Dlatego ze względu właśnie na tych rybaków zaczęto budować te rorbuery, czyli domki na skałach albo domki na palach bezpośrednio w wodzie, co zresztą o tutaj, o, widzimy. A to wszystko ze względu na to, że brakuje tutaj powierzchni takiej płaskiej. Sam Nusfjord był kiedyś jedną z najważniejszych wiosek na szlaku rybnym na Lofotach. Potem stracił na znaczeniu ze względu na
uprzemysłowienie się regionu, a także coraz to bardziej nowoczesną technologię połowu dorszy. Jest bardzo malowniczym miasteczkiem i nawet powstała gra planszowa o nazwie Nusfjord, inspirowana właśnie tą północno-norweską wioseczką. Hej, gaduło! O, a tutaj mamy łodzie typu Nordland, które przez wieki służyły rybakom do połowów. Zarówno tutaj u wybrzeży Skandynawii, jak i Rosji. I one są takie zwrotne, smukłe i długie. A jak jeszcze ktoś miał większą łódź, to było to symbolem większego prestiżu. Także to właśnie o te łodzie rybacy, którzy jeszcze nie mieli domów, rorbów, odwracali do góry dnem i pod nimi spali. One przypominają trochę te łodzie wikingów, ale są tylko inspirowane nimi. Lofoty to prawdziwa gratka dla motocyklistów i kierowców, bo trasa tutaj rzuca nam co chwila wyzwania, często wąskie drogi, a teraz na przykład mosty. Jeden za mną, drugi dopiero przede mną. Na tym archipelagu są ich dziesiątki i często ruch na nich odbywa się wahadłowo. Najpierw jedna strona jedzie, potem druga. Czasami jadą dwie strony i wtedy zastanawiasz się, czy przypadkiem zaraz nie wpadnę do wody. Tutaj w Reine też pięknie zachowana przystań, także się rozejrzyjmy. Nad miasteczkiem Reine góruje ten szczyt. Przez ten szczyt wiedzie szlak Reinebringen, uwielbiany przez turystów, bo zapewnia świetny widoczek na to miasteczko i pobliskie małe wysepki. Z tym, że my tam nie pójdziemy. Dlaczego więc wam o nim mówię, skoro was tam nawet nie zabiorę? Szlak jest teraz zamknięty. Ciekawostką jest to, że władze lokalne postanowiły tutaj zbudować szlak regularny, bo on był dosyć niebezpieczny. Ludzie tutaj się wspinali na własne ryzyko, ale kogo zatrudnili do projektowania i budowy tego szlaku? Najlepszych ekspertów, znawców i wysokości, i szlaków, bo szerpów z Nepalu. Oh man, the mountains call my number one. Kurczę, mamy problem, bo rozpierzchłam stado krów. One były w takiej zagródce i jak usłyszały ludzki głos, że je wołam i że do nich ciepło mówię, to wszystkie się zbiegają. Króweczki, wy kochane jesteście takie. Takie kochane stworzonko. Takie malutkie moje. Są w życiu takie rzeczy, na które warto spojrzeć z góry. I można. I to są plaże. Dzień dobry, kolejna pani owco. To przed snem jeszcze szybki spacer z plaży Haukland do plaży Utaklejf, jedne z fajniejszych na Lofotach. Jeśli nie masz zasięgu i internetu mobilnego, to wiedz, że dotarłeś daleko. A to jest to, co ja w Skandynawii bardzo lubię, czyli że w wielu miejscach są poustawiane publiczne ławki i grille. Bardzo fajnie wygląda, troszkę jak jakaś jama Flintstonów. Godzina 22, nie chce mi się spać. Białe nosy dają do wiwatu. Owcom też się nie chce spać. Ostatnio
ja robię dużo rzeczy, których się boję albo nie umiem. W Wietnamie uczyłam się jazdy skuterem bardzo wysoko w górach i spałam z pająkami, których się boję. W Norwegii zaczęłam po 9 latach znowu jeździć samochodem i opanowywać go. Mimo, że trochę się bałam jeździć samochodem i oduczyłam się. A teraz, o Jezu, stoję w lodowatej wodzie, która ma 4 stopnie, a ja się boję zimna i strasznie go nie lubię. Ale nie mogłam sobie darować tego, żeby nie spróbować wykąpać się w podbiegunowej wodzie. Ale zimno. Finalnie zawsze żałujemy tego, czego nie zrobiliśmy. I zapamiętujemy te najgłupsze wariackie doświadczenia, więc warto być wariatem. Kąpiemy się w podbiegunowej wodzie. Mam nadzieję, że potem nie będę chora, tylko zostanę morsem. Powiem wam, jakie jest to uczucie, jak się zanurzyłeś w takiej lodowatej wodzie. Teraz na zewnątrz jest tak za 18 stopni, czyli mamy wyjątkowo ciepły dzień. I czujesz tak jakby takie przyjemne mrowienie i ciepło po tym lodzie. Ojej, wow! Wow! Mam swoją ulubioną wioseczkę na Lofotach. Już wcześniej zwróciłam moją uwagę, jak tędy przejeżdżałam w pochmurny dzień, a teraz w słoneczny dzień robi jeszcze większe wrażenie, ale ona mi się dlatego tak podoba, bo według mnie jest kwintesencją Lofotów, bo mamy tutaj czerwone rorbu i żółte rorbu, które wspaniale współgrają z turkusem wody, tak typowej dla Lofotów, co prawda chłodnej, i oczywiście góry i krzyczące mewy, a także zapach suszącego się nieopodal sztokfisza. Strasznie smutne to jest, że nieziemskimi nazywamy krajobrazy, które są no prawdziwie ziemskie. W dobie tego uprzemysłowienia i budowania wszędzie wieżowców, domków i wchodzenia ludzi, tracimy taki kontakt z rzeczywistością. A to jest rzeczywistość. To jest właśnie realnie, jak wygląda nasza Ziemia, tylko my ją zmieniamy. Zmieniamy na tyle, że nawet tereny Arktyki, które do niedawna były w miarę odporne na skutki działań człowieka, dziś ich doświadczają, co już widać gołym okiem. W końcu Ziemia to system naczyń połączonych, a bieguny są czułe i borykają się z globalnym ociepleniem. Rekordowo zanika pokrywa lodowa i śnieżna, występują anomalie temperatur. To wpływa na zmiany w łańcuchu pokarmowym. Utrata jednego gatunku wiąże się z utratą kolejnego. Niedźwiedzie, foki, sowy i lisy polarne, renifery, lemingi to tylko kilka z gatunków, które czeka smutny los. One od milionów lat przystosowały się do warunków polarnych, w innych nie przetrwają. Skutki odczuwają też mieszkańcy Arktyki, Lapończycy, Eskimosi, Czukcze i Nieńcy. Ich miejsce do życia roztopi się. Zmiany klimatu tam wpływają na nasz klimat tu, w Polsce oraz na całym globie. I mimo tego wiele krajów zamiast przeciwdziałać utracie Arktyki, toruje sobie drogę do kawałka tortu, jakim są odsłaniające się złoża surowców i nowe szlaki do żeglugi. Jechałam i dojechałam. Tam, gdzie już się dalej jechać nie da, czyli do wioski O. Oto ostatnia litera w alfabecie norweskim i O, miejscowość, to też ostatnia wioska na Lofotach. Dalej się pojechać już nie da samochodem. Jedyne, co możemy zrobić, żeby dojść na sam kraniec wyspy, to iść przed siebie górami. Miejscowość O to też jest wioska rybacka ze starą zabudową. Zachowała się z XIX wieku.
Także wszystko tutaj na Lofotach kręci się wokół ryb. Dzięki, że dojechaliście ze mną na koniec Lofotów. Dla mnie to prawdziwa podróżnicza perełka. Czekajcie na kolejny odcinek z Wyspy Senia i okolic Tromso. Pokażę Wam w nim, za co prawie dostałam nagrodę Derwina i co się stało temu samochodowi. No, to na razie, dzicy podróżnicy. O Jezu, jak dobrze ludzie...